Ołe, dzisiaj prezentacja gry. Nie wiem, coś po chińsku, kiedyś kuzyn mi zainstalował. Grał trochę, widziałam, no. Aj, co. O. Dobra, no nie ma chyba co tu gębażyć. To jest gra. Skarpety, bo widzimy czerwone baby w skarpetach. No, klikamy pierwsze, czyli start. Wziąłem poziom trudności. Nie wiem, który. Biorę to co wyskoczyło. Najlepsze. No, od. No i zaczyna się gra. Chodzimy strzałkami. Z-ką się strzela. Shiftem tak się skrada. Tu już teraz pokażę. No, tak to właśnie jest. Strzelamy, niszczymy takie. Bo ja się wracać na kulę. Nic. Ale. Znikł to. Dobra. Ale. Walimy wtedy mocniej. Gra jest w strzelaniu. Strzelamy kwadratami. Unikamy kółek, to nie jest łatwe. Nie. To takie latają kuleczki, z się taka muzyczka gra, taka hopsiu, siabada badu. Takie tu siabadu, budu, dobry. To takie ciężko się skupić, gra jest strach. Grafika jest taka mocna. Nie z tego stulecia. O. Strzelamy sobie w te aniołki. I ta gra opowiada o historii tej baby w skarpetach. Jak na jej planetę napadły takie aniołki. No dobre. Muzyka jest taka mocna, ostra, szybka. No nie wiem. Nie wiem, jak wam się podoba, to napiszę, że wam się podoba. Zdarzenie nam coś tam gębaży, ale nie słuchamy. My się teraz nie coś tam kłócimy. Oni się tam coś pokłóciły, widzicie. Takie smutne, takie złe i takie. O. Widzicie, muzyka jest inna, bo się pokłóciły. A teraz. Aj! Trudne. Aj! Widzicie, taka pstra jest, widzicie. Ona tam na nas strzela. Ale no zobaczymy, kto jest wygra, a kto nie. No grafika, jak mówiłem, nie z tego stulecia, dobre, bardzo mocne, pstra trochę, ale idzie grać, idzie, bardzo trudne, cały czas takie głowy kapusiane się pojawiają, jak wtedy, więc co jest jeszcze trudniejsze, na rozproszenie, bo to oni tak zrobili, żeby was zdenerwować, bo kiedyś słyszałem, czytałem trochę, no takie, takie, no widzicie, lasery takie bzykają teraz. No teraz takie, no widzicie, teraz są takie strzałki latają. No ale grze chodzi o to, że musimy ją zabić. Co już? Ale moc, widzicie. To jest bardzo trudna gra. Nie polecam ludziom o mocnych nerwach. Bo po prostu nie wytrzymają. No, nie warto. Nie warto grać w to, co się nie chce grać. A, widzicie, krasownik. No, tak się gra. Ona się tam cieszy, że zabiła. Ja skończyłem grę. No, gra jest bardzo szalona. Bardzo szalona, trochę łatwa, ale zarazem trudna. No, bym powiedział, że dla takich porywczych, opanowanych ludzi, no, to się nie śniło nikomu, żeby w taką grę grać. Uważać na siebie, ałe.